Cześć, tutaj Krzysiek, gramy sobie dalej w Bitkopa, przed nami dzień 21. Pozdrowienia z Libii. Sytuacja jest napięta. Są doniesienia, że grozi nam atak bombowy. Módlcie się, żeby były z dala od waszych rewirów. Jakie tu mamy zadania? Mamy zgłaszać wszystkie wydarzenia, FBI potwierdza, że to nie przelewki. Czyli nic konkretnego. Dobra, lecimy na rejon. Zobaczymy, co nas tutaj dzisiaj czeka. Ponoć dzisiaj ważny dzień. A kto wam tak powiedział? Ptaszki świerkają. Wszyscy wiedzą, że dziś ostatni dzień, kiedy kapitan może ocalić ci tyłek. Mam jakieś opcje. Nie bójcie się. Wewnętrzny już ostrzy sobie zęby. Czyżby to ostatni dzień tej gry? Zobaczymy. Lećcie na swój rejli. Nie daj się zabić. To też cały czas w plakatach. Wow, faktycznie. Szykuje się gorący dzień. A nie mówiłem, widzi pan? Wszędzie plakaty na całej ulicy. Doczytaj pan. Izrael to Amara. Amarantowy oficerze. Amarantowy rak, który trzeba wyciąć. Właśnie, o to słowo chodziło. Ktoś mi grozi we własnym sklepie. Najpierw ten naziol, krank, a teraz to. Mam już dosyć bycia Żydem. Spokojnie, panie Adamski, załatwię to. Zajmę się tymi plakatami. Jak pan skończy, proszę wejść. Znalazłem coś, co pana zainteresuje. Wow. Mamy notkę. Miłego dnia. Zlikwidować plakaty. To do tego przystępujemy. Biegniemy. Może tak. Najpierw pobiegniemy w prawo. Wow, zamknięty. A, bo to krank to była ta afera z tym ukrywającym się nazistą. Wow. Rozmowa o ataku w Monachium. No, zobaczymy. To mój ostatni dzień tutaj. Wow, czyli tutaj jest ostatni dzień gry. Zerwane wszystko. A tak, myślałem, że tu jeszcze będzie rozgrywki pełno, a to jest koniec. 27 dni. Mandacik się należy. Stop mandat, zaparkowanie. Ciach. Mandat. Masz. Plakaty pozrywane, jeszcze tutaj gdzieś. ...613. Gdzie to jest? Jestem blisko przecież. Gdzie ten złodziej? Zaparkowanie. 613, no jestem przecież w 613. Dobra, nie widzę nic podejrzanego. Przejdźmy tutaj jeszcze. Plakaty zerwane, wejdźmy do teraz do sklepu Adamskiego. Udało się? Tak, ktoś rozwiesił je na całej ulicy. Co pan miał dla mnie? Niech oficer zobaczy. Znalazłem to wśród śmieci pod wystawą sklepową. Chyba zgubił to przy rozwieszaniu plakatów. To jakieś rachunki? Niestety na to wygląda. A ta ulotka? Wygląda reklama jakiegoś arabskiego burdelu. Nie, ona jest problemem. Niech oficer spojrzy na ten rachunek. O, czy ja dobrze widzę? Dobrze widzę. Poza komuś 100 kg to tylu. Nie wiem, ale to może być jakiś amator. Raczej na liście widniałby ląd lub detonator. A ten drugi rachunek leżał obok, ale nie wiem, czy należy do tej samej osoby. Może warto to sprawdzić. Tak zrobię. Numer telefonu. Zadzwonię z budki. Wow, zadzwonię z budki telefonicznej. Szybko, gdzie ta budka była? Tu gdzieś. Jest. Tak, słucham. Z tej strony oficer Kelly. Gdzie ja się dodzwoniłem? Butik numer 1. W czym mogę pomóc? Ten butik Brooklyn obok Hart Ricka? Tak, skąd te dziwne pytania? Zaraz u pana będę. O, mój ulubiony oficer.
Ten mundur to odznaka, no i zawsze wyprasowany. Wygląda pan dziś zjawiskowo, a dziękuję. Nie tylko dziś, to stan permanentny. No, że z władzy taki kawalarz, nie wiedziałem. Co przymierzamy? Mam cudne welurowe leginsy. Nie tym razem, dziękuję. Ale proszę mi powiedzieć, czy to rachunek z tego sklepu? Oczywiście, jakiś problem? Potrzebuję szczegółów. Czyje to zamówienie? Już pamiętam. Śniada karnacja, czarny zarost. Podpisał się jako F. Fachrat i zapłacił z góry. Odbiór garnituru dziś o 1:00. O, więc proszę informować go, nie informować go o mojej wizycie. Dobra, o 13:00. Fachrat, Arab. Już to zgłosił. Dobra. Oficer Kelly, tutaj Dick Thomas. Musimy porozmawiać. Spotkajmy się za 30 minut pod Moonwalkiem. Z odbioru. Moonwalk, biegniemy. Tu się robi napięty dzień. Terroryści i agent FBI. Zobaczymy, dokąd nas to zaprowadzi. Spotkać agentów pod Moonwalkiem. Gdzie się agenci? No, czyli by to oni? Oficerze, o co tutaj do cholery chodzi? Skąd pan zna fan Pachrada? Ktoś dzisiaj rozwiesił masę plakatów o grożącej treści. Miałem podejrzenia, że to on mógł za tym stać. Felus Fachrad to bardzo groźny terrorysta. Prowadzimy z policją wspólną akcję uchwycenia. A liczymy, iż doprowadzi nas do czegoś większego. A co ja mam do tego? Siatka Fachrada zwiększyła aktywność w pańskim rewirze. Zna pan ten rejon jak własną kieszeń. Ludzie panu ufają. Wykorzystamy to i zaatakujemy Fachrada. Brzmi poważnie. Tutaj są dwa zestawy podsłuchowe. Podczas rutynowej kontroli jego samochodu zamontuje go pan pod podwoziem. Dasz. Jego samochód to błękitny Quick Skylark z 87. Dobra, błękitny. Aha, damy znać adresu. Jak skończysz z furą, łącz centralną. Proszę. Jeszcze będzie czas. Dobra, mamy notkę. Jasny, niebieski. Jakiś to jasny, niebieski. Auto. Z dziwnym numerem rejestracyjnym. Musimy znaleźć. Gdzieś blisko. O, jest. To musi być to auto. Czas założyć plus. Siedzi. Dało radę. Zamontowałem podsłuch w aucie. Tu Dick. Chyba robota. Teraz się do stacji metra. Fachrad jest już w drodze. Trzymaj się go blisko i raportuj każdy. Rozumiałem. Każdy nie może się zgubić. Będę to raportował. Śledzić Fachrada. Fachrad przyjedzie metrem za kwadrans. Ale tu metro jakieś. Skąd tu metro? Poczekamy. To już minęło na pół tyle. Las. Co robimy? Obserwuj sklep. Obserwuję.
Tłumaczę panu, że to nie jest największy... O, w połowie dyskusji. O. Wymknął się. Podobnie. Idziemy dalej. Fachrad jest w butiku. Przyjęliśmy. Pilny wejście alternatywy. Pilny wejście. Przy okazji mandaciki. Poszukiwany. Co miałem zrobić? Game over, ale co miałem zrobić? Policjant zamieszany w zagadnięcie ceny diamentów skradzionej z willi został zwolniony. Szef odmawia komentarza. Wow. Ale czemu? Ale dlaczegoż? Co miałem zrobić? Jak żyć? Dobra. Nie jest dobrze, powiem tak. Nie jest dobrze. Dobra, jeszcze raz na rejon, jeszcze raz. Przewiniemy to, wiadomo o co chodzi. Musimy tak, tak, zapach bombowy, wszystko jest ok. Panie Adamski, spokojnie, zacznijmy od plakatów. Zerwiemy szybko te plakaty, ale co tam miałem zrobić? No śledzić go, co? Aresztować go miałem? Jaki metr w ogóle jest jeszcze? Dobrze. Skino. Jeszcze jedna próba, ale to coś... O nie, sobie nie tutaj nie chciałem. Chciałem tu plakacie tylko zerwać. Jeszcze tam dalej pobiegniemy, zobaczymy co tam się czai. Zastanawiam się... O, 609. Gdzie? Nie widzę złodzieja samochodu, nie wiem, jak miałby wyglądać. Z Adamskim teraz, tak? Rozmawiamy. Zobaczymy. Jest Adamski. Dobrze, on mi pokaże rachunek. Przewiniemy sobie to dalej. Pokaże mi rachunek. O rachunku 100 kg trotylu. Butka jest, butik jest tu. Tutaj komentarz dostanę, że jest wszystko pięknie. I info o Fachradzie, potencjalnym terroryście. Dobrze, biegniemy.
zaparkowania. Agent FBI. Dobrze, śledzić. Najpierw znaleźć samochód. Samochodem, dobra. Kipny. Dobra, czy tam mam jeszcze podsumuj to sprawdzić. Wiem, gdzie stoi jego samochód, więc to już jest zadanie ułatwione. Zapomniałem, że miałem... Cześć, tutaj Krzysiek, zagramy sobie dzisiaj w BitCopa. Dobrze, tutaj. Cześć, tutaj ten. Podobnie. Burgerek zjedzony. O, idzie. A, tu jest metro. No tak. Tu jest metro. Mamy typa. Mamy go na widelcu. No tak, to przecież metro. Ma być przejście podziemne. To jest metro przecież. Zmienimy to Nowy Jork. Dzieje w tej grze. Fajna ta gra jest, ale... Obserwuj sklep, czekamy. Fajna gra, dużo się dzieje. To by fajnie było taką przygodówkę w takim świecie mieć. Bym sobie w to pograł. Nawiązującą do lat 90. To jest jedna taka gra czasowa. Tutaj dużo rzeczy mi umyka, bo... Dobra, Fachrad nie wyszedł. Jest w środku. Gadają. My się zbieramy. W butiku. Pilnie wejścia. I teraz po prostu zgłoszę osobę. Jak wyjdzie tylko to... osobę. Jesteście tam? Jesteście? Sojus! Amelia Earhart! Zmieściłeś go? Problemy? Witam, widać, panie Fachrad. A jak przyjadł i będę wysoko.
ten śmietnik. Ukrył bombę w jednym ze śmietników. Lecimy. Ale którym? Panie. Którym śmietniku? Gdzie są śmietniki w ogóle? Łączę z saperami. Super, wyłączę z saperami. Będziemy rozbrajać. Uspokój się. Po drugie, postępuj dokładnie według wskazówek, tak? Wdychaj. Moje wskazówek. Odpinasz kable. Czerwony, zielony, niebieski, amarantowy. Czerwony, niebieski. Amarantowy. Co tam widziałem? Powiedz, czy ktoś już się nie kręcił, zanim przybiegłem. Nikogo podejrzanego nie widziałem. Słyszałem twoją rozmowę z saperami. Naprawdę nie widziałeś tego serialu. Oni wcześniej gadali o Kojaku. Detektyw z lizakiem do Kojak. Nieważne. Spójrzmy, co tu narozrabiałeś. No tak, całkiem porządny id. Wiedziałem, że był lepszy. Trzeba przyznać, ktoś znał się na robocie. Widziałeś takie w namie? Takich nie, ale zaraz. Podejrzanie małe. Małe, co można myśleć? Ktoś nie chciał wyrządzić nim duże krzywdy. Odciągnąć uwagę. Od czego? Rachunek adamskiego. Ogromna ilość. Jeśli jest tak jak mówisz, to w okolicy jest drugi ładunek i to znacznie większy. Jeśli to prawda, z rozmiarem tej drugiej bomby celowałbym w jak największą liczbę ofiar. Metro. Idź tam, rozejrzyj się za czymś podejrzanym. Jeśli coś lub kogoś zobaczysz, dzwoń na numer 911. Ja w tym czasie poszukam adresu tego świra. 4, 2, 1. Założyć plusfę. Zamknięte. Użyj siły. Dobra. Wchodzi. Bo pod wieraczką był klucz. W mieszkaniu. Jestem w mieszkaniu Fachrada. Niezły z niego dewiant. Chowa interes. Spodnie. Zbieraj się stamtąd. Zegar. Plakat. Zegar. Udało się. Założę posłuch. Wszystkich jednostek. Rusza się piątą linią metra. Zagrożenie w okolicy metra. Już wiem, gdzie jest metro, to jest mi łatwiej. Ale mam tutaj typa. Mam się przed nim. Widziałem go. Wow! Cała apteka w bombie. 3 minuty. Już po nas. Zaminowane. 2 minuty. Marlon, tak? Spokojnie. 2 minuty. Co teraz? Wreszcie spotykanie? Tak. Chyba za tego kanistra. 2 minuty. Przesuń kanistrę.
Nie znam tego zapalnika. Dwie minuty. 50 twarzy geja. Nie, to nie to. Sztućce obiadowe, nie. Ewolucja zapalników z podziałem na typy. W kilkunastu językach. 60 sekund. Wybór języka. Angielski. Lecimy dalej. Uderzeniowy. Czasowy. Mechaniczny. Pięć sekund. Ctrl Alt Delete. No i pięknie. Udało się. Ctrl Alt Delete rozwiązało sprawę. Nie. Uf. Bomba została rozbrojona. Miejsce przyjechali saperzy, zabezpieczyli ładunek. Upłynęło i 2 godziny i 30 minut. Gratuluję. Odrobałem przez szybę całą akcję. Tak, ładunek rozbroiliśmy. Został zabezpieczony przez saperów. To było znakomite. Pięknie. Pytanie teraz. Jak to wpłynie na moją sytuację? Ale to jest ciekawe, bo fabuły to nie przesunęło, a to koniec chyba gry. Ale to było ciekawe nawet. Szczerze, co jest? Idźmy dalej. Zjedzmy coś. Zjedzmy coś. Skorzystamy, zjemy. Upłynęło 20 minut. Siedliśmy. Koniec zmiany. Zobaczymy, jak to się teraz skończy. Ale była naprawdę pełen... Wow, pieniądze są. Policja. Lubią mnie. Nie... Nie rozwiązałem sprawy. I koniec gry. No, tak podejrzewałem. Policjant Jack Kelly zamieszany w zaginięcie cennych diamentów skradzionych z willi senatora zginął na służbie. Od świadków wiemy, że posterunkowy Kelly wdał się ze spór z kierowcą samochodu zaparkowanego na ulicy przy nieopłaconym parkometrze. Kierowca ugodził Kellego w gardło nożem ukrytym w rękawie, po czym zbiegł. Assassin's Creed. Ale został po chwili ujęty i obezwładniony przez przechodniów. Kelly zmarł chwilę później z upływu krwi. Tak się bałem właśnie, nie udało mi się sprawy rozwiązać. Za mało czasu tutaj było na to. Ale gra i tak była fajna. Muszę to jeszcze rozkminić jeszcze raz. Nie wiem, czy będę miał ochotę znowu to przejść, ale było fajnie to rozwiązać. Gdzie były te wszystkie diamenty? Gdzie to było? Gdzie to jest? Jakie to są w ogóle opcje? Prędkość rozmów i tyle. Ale okej, okay, przynajmniej mamy trochę tutaj postęp. Mam nadzieję, że za jakiś czas znajdę czas. Żeby znowu do tego wrócić i pograć. Tym razem skupiając się może na fabule, bo ja rozwiązywałem te zadania. Bardzo przyjemna gra, ale niestety kosztem no, samego tego Kelego. No, nie myślał o sobie, myślałem o tych ludziach na tej ulicy, starając się zaspokoić wymagania tego tutaj jego przełożonego. Wow, autorzy, fajnie to wygląda. No, ale ogólnie gra super. Jak macie okazję, to sobie kupcie, pograjcie. To jest też fajnie zrobione.
Bo tak, ja tu grałem, oglądaliście to. Ale i tak, tak widzicie, dużo rzeczy ominąłem gdzieś tam. Wchodziłem do wszystkich sklepów, powinienem to jeszcze robić. Dzięki za uwagę. Cześć.